Schron w Żywcu. Krótka historia tego miejsca, w którym się w tej chwili właśnie znajdujemy. Dzień dobry, znajdujemy się w niemieckim schronie przeciwlotniczym. Jeden z pięciu wybudowanych takich obiektów na terenie miasta Żywca. Czerwiec 1944 rok, budowla oczywiście niemiecka. Schron bierny, czyli do obrony przed spodziewanymi atakami lotniczymi i amerykańskimi, i oczywiście radzieckimi. Jeden z pięciu pan powiedział, a ten konkretnie służył do jakich celów? Ten schron dlatego jest w tym tutaj ulokowany, ponieważ obok znajduje się Miejskie Centrum Kultury. W czasie wojny znajdowała się tutaj hala miejska, gdzie by organizowali oczywiście okupanci różne imprezy, no, partyjne przede wszystkim. Natomiast w obecnym budynku starostwa, czyli dawnej przychodni, znajdował się zarząd miasta. Ze względu na to, że pracował tu sporo urzędników niemieckich, tutaj też zlokalizowano schron przeciwlotniczy dla nich, w razie gdyby w czasie funkcjonowania urzędu zastał ich nalot po prostu. Jak długi jest ten schron? Ten schron liczy około 100 metrów. I co się tutaj w nim znajduje, bo widzimy gabloty? Tak, zaadoptowaliśmy ten schron na potrzeby wystawiennicze i jest tutaj jedna z ekspozycji Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny. Tutaj mamy taką wystawę przekrojową, pokazującą wysiłek zbrojny naszego społeczeństwa lokalnego tutaj w dziele odzyskania niepodległości i walki o nią. Czyli rozpoczęliśmy tutaj w gablotach od pokazania pamiątek związanych z naszymi legionistami żywieckimi. W 1914 roku w sierpniu wyruszyły dwie kompanie ochotników do Legionów Piłsudskiego, następnie we wrześniu trzecia, no i później przez cały czas trwania Legionów, czyli do roku 1917, z powiatu żywieckiego wyruszyło ponad 1000 ochotników. Około 140 z nich poległo w czasie walk, będąc żołnierzami 1., 2. lub 3. Brygady Legionów Polskich. No i tutaj w tej części właśnie chcieliśmy pokazać pamiątki z nimi związane. To są głównie odznaki, oznaczenia, korespondencja, zdjęcia, tego typu rzeczy. No i oczywiście dwóch ważnych oficerów legionowych, czyli Leonarda Rybarskiego, dowódcę porucznika, dowódcę pierwszej kompanii oraz porucznika Jenicha, dowódcę drugiej kompanii Legionów. Jak wierne jest odwzorowanie tego miejsca, w którym w tej chwili się znajdujemy, w stosunku do pierwowzoru? Sporo, dlatego że przede wszystkim schron jest w tej chwili pomalowany i jest zaś założone oświetlenie elektryczne. Funkcje, które pełnił jako schron obrony przeciwlotniczej, nie był wyposażony w takie techniczne rozwiązania. Po prostu lampy naftowe, świeczki, ławki drewniane. Miał służyć tylko po to, żeby na ten czas mógł zapewnić ochronę dla ludności.